18. Dziad ucieka od ludzi w kierunku Trzech Krzyży i potem na Dobrą do Biblioteki Uniwersyteckiej. I to było o godzinie 19:30, 40. O godzinie 19:35 Państwo zobaczą. Też kobieta biegła, że zostało 18. Ale dziad to widział. Drzwi zamknął i uciekł szybko. Chociaż ma tutaj skręt w prawo. 18:36. Nie, 19:35. Popatrz, coś minuta się nie zgadza. Także taka jest Warszawa. No, proszę Państwa, teraz posyłam tego całego Dawidka, to się nazywa on Michał Kogut, i na Iwicką pojechał do tego numer 2 dziada, który go okradł z komórki, to znaczy przywłaszczył. No i dzisiaj on do niego jedzie po jakieś tam inne papierki. Ja mówię, to ty nie jedź. Pojechał z Pawłem, ja mówię, to ty weź dzwoń, bo ten jeden tylko wejdzie na policję, jak, a gdyby co, no ale to będzie Państwa skrzywdzić chłopca 20-letniego, 21 lat ma, niepełnosprawnego, to nie jest żaden problem. Ale że się komuś chce w Warszawie, że się komuś chce, że te dziady kosztem cudzym lubią żyć. Mówią o warszawiakach salcesony, prawda? Salcesony, że chytre, że cwane, no to takie coś, no to żadna sztuka, prawda? Zabić kruka, takie coś to żadna sztuka. Także Państwa zobacz, 19:35 i dziadyga 118 pojechała. No. Taka Warszawa, dziady katolickie. Ja mówię, żeby tak pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok, to tam są ludzie prawosławni. Nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko prawosławni. I tutaj w centrum mamy właśnie tę wieżyczkę drogowskaz, która pokazuje, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. No to daleko. Póki co, tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, gdzie jesteśmy, jest burza. To znaczy nie ma niby jeszcze, ale Państwo zobaczą. Mówię, że tym moherowym to lepiej w kościołach siedzieć. Tutaj jest system pokomunistyczny. Oni myśleli, że po II wojnie światowej, jak zbudują tutaj wielkie, te wielkie, wielkie domy, to że im się poszczęści. To że im się poszczęści. Że komunizm będzie się rozwijał. Natomiast na krakowskim Przedmieściu to jest kościółek za kościółkiem. Ale tutaj Państwo zobaczą, też szaro, jak na krakowskim Przedmieściu, ale jakie zdania, jakie budynki, no, wielkie, no, wielkie budynki. W stylu takim komunistycznym, mówią, nawet w stylu włoskim, ze względu na filary, które są. Filary są, proszę Państwa, jak się idzie w kierunku tęczy, ale tęczy już nie ma, po prostu tęcza to mogłaby być. Mogłaby być tęcza. Tęcza to tam, o, skąd jadą te samochody. Popatrzmy się troszeczkę w niebo, proszę Państwa. Ugroza Tritii Mirawoi Wojny, jakby. No. Mito Art Gallery, Mito Art Gallery, Mito.
tutaj są takie różne autokary, że się macha. Tłuszcz. No jedzie rzeczywiście na tłuszcz. Cholera. Tutaj stąd na tłuszcz. Jeżdżą. Pałac Kultury Stalina i Lenina. Gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją.